Ile pamięci operacyjnej potrzebuje właściwie współczesny smartfon? Wiadomo, można powiedzieć, że im więcej RAMu, tym lepiej, ale w którymś momencie na pewno kończy się faktyczne zapotrzebowanie, a zaczyna marketingowy wyścig na cyferki. A w którym? Zaraz na to odpowiemy. Witajcie w naszej nowej serii poświęconej wiedzy dotyczącej smartfonów. Flagowcowy standard to w tej chwili 4 GB RAM, ale na rynek trafia coraz więcej telefonów z 6 GB, na przykład testowane przez nas Huawei Mate 9 Pro czy OnePlus 3. Asus na targach CES zapowiedział z kolei pierwszy telefon z 8 GB RAM. Tyle ma pewnie większość oglądających ten materiał w swoim PC-cie. Tylko czy taka ilość pamięci jest naprawdę potrzebna? Na początku dowiedzmy się, jak Android dysponuje RAM-em. Teoretycznie platforma Google może działać nawet na telefonie z 1 GB, ale w wielu modelach system zajmuje znacznie więcej pamięci. Z RAM-u korzysta też układ graficzny, więc im bardziej jest wydajny i im wyższą rozdzielczość oferuje wyświetlacz smartfona, tym więcej pamięci operacyjnej należy wydzielić na potrzeby GPU. Nawet tapeta i ikony wyższej jakości potrzebują trochę dodatkowej pamięci. Czyli mówiąc inaczej, ta sama aplikacja uruchomiona na flagowym Huawei P10 z wyświetlaczem Full HD i procesorem Kirin 960 zużyje zawsze trochę więcej RAMu niż na przykład w budżetowym LG K10 z chipem Mediateka i ekranem HD. Drugi powód zmiennego zapotrzebowania Androida na RAM związany jest bezpośrednio ze sposobem działania systemu. Gdy Android ma do swojej dyspozycji więcej pamięci, próbuje wykorzystać ją w jakiś sensowny sposób. Najpierw stara się w niej znaleźć miejsce dla dodatkowych, rzadziej używanych procesów systemowych. Potem zaczyna ładować do RAMu dane wykorzystywane przez aplikacje działające w tle, na przykład przez Facebooka. Gdy widzi, że nadal ma wolny RAM, tworzy sobie pamięć ostatnio otwartych aplikacji i trzyma w niej te elementy, które mogą być w najbliższym czasie potrzebne użytkownikowi. RAM niewykorzystany to w końcu RAM stracony. Dzięki temu telefon działa szybciej. Okej, no to ile tego RAMu potrzeba, by wygodnie korzystać ze smartfona? 1 GB RAM wystarczy tylko w urządzeniach z lekką nakładką systemową i ekranem o niższej rozdzielczości, na których zainstalowano niewiele aplikacji, przede wszystkim klientów społecznościowych i komunikatorów. Jeżeli jednak na takim sprzęcie spróbujemy zainstalować i uruchomić więcej programów, wszystko będzie pracowało po prostu wolno, bo system będzie musiał ciągle zamrażać i uruchamiać różne procesy oraz przerzucać dane pomiędzy RAM-em a nośnikiem danych. 2 GB RAM to minimum w przypadku telefonu z ekranem Full HD posiadanego przez kogoś korzystającego z różnych aplikacji, portali społecznościowych itd. 3 GB pozwolą już systemowi na zrobienie małej górki i nie przejmowanie się tym, jak zwolnić pamięć na uruchamiającą się właśnie wymagającą grę. 4 GB i więcej są już strefą luksusu, w której system tworzy dużą pamięć podręczną. Dzięki temu, gdy otworzymy rano w przeglądarce kilka kart ze stronami internetowymi i wyjdziemy z niej, wieczorem możemy wrócić do tych witryn bez czekania na ponowne załadowanie, albo włączyć jak dojadę i wyszukać trasę powrotu do domu, a później odpisać na wiadomości, przejrzeć facebookową ścianę, wrzucić fotkę na Instagram i wrócić do jak dojadę, w którym nadal pozostaną wyniki ostatniego wyszukiwania. Większa ilość pamięci nie jest więc niezbędna. Daje po prostu dużo wygody, gdy intensywnie korzystamy z telefonu. Pozostaje jednak jeszcze jedna kwestia. Różne nakładki systemowe używane przez producentów smartfonów. Smartfony z czystym lub prawie czystym oprogramowaniem Google'a, czyli na przykład Nexusy, Pixele czy Lenovo Moto, zużywają na start mniej pamięci i włączają w tle mniej procesów od telefonów z rozbudowanymi nakładkami, czyli chociażby Samsungów. Oczywiście nie oznacza to, że nakładki są złe, bo często oferują ciekawe, dodatkowe funkcje, ale warto mieć to na uwadze. W przypadku telefonu z 4 GB RAM nie ma to większego znaczenia, ale jeśli smartfon ma 1,5 czy 2 GB, to zużycie RAMu większe o kilkaset megabajtów potrafi zrobić zauważalną różnicę i bardzo wpłynąć na szybkość działania. 2 GB RAM w telefonie jednej marki i 2 GB RAM w telefonie innej nie są więc sobie równe, bo użytkownik dostaje różną ilość pamięci gotowej do wykorzystania przez aplikację. Dochodzi do tego problem zarządzania pamięcią. O ile w Windowsie to użytkownik decyduje, kiedy wyłączyć aplikację i po zminimalizowaniu okna jakiegokolwiek programu nic się nie zmienia w jego funkcjonowaniu, o tyle w Androidzie to system zarządza aplikacjami, które zostały uruchomione, ale ich okno nie jest wyświetlane na ekranie. W uproszczeniu działa to tak, że po przejściu z jednej aplikacji do drugiej albo wyjściu z niej na ekran domowy, oprogramowanie telefonu zapisuje jej stan, do którego możemy szybko wrócić. W tle cały czas działa proces sprzątacza pamięci RAM. Jeśli system stwierdzi, że pamięci operacyjnej jest mało, któraś z aplikacji uznana za mniej ważną i nieużywaną od pewnego czasu zostaje zamknięta. Gdy wrócimy do aplikacji, ta uruchomi się od zera. To, jak długo stan aplikacji będzie trzymany w pamięci RAM, zależy nie tylko od ilości RAMu i liczby uruchomionych w międzyczasie programów, ale też od tego,
jak skonfigurowany jest system. Z jednej strony, im więcej informacji przechowuje RAM, tym szybciej telefon reaguje na polecenia i uruchamia aplikacje. Duża pamięć pozwala też zaoszczędzić energię, bo ciągłe ponowne uruchamianie programów jest bardzo kosztowne energetycznie. Z drugiej strony, zbyt wiele procesów i aplikacji podtrzymywanych w pamięci również skutkuje większym obciążeniem procesora i potencjalnie gorszym czasem pracy. Nie istnieje tu więc rozwiązanie idealne i producenci telefonów z Androidem mają różne zdanie na temat tego, jak ten konflikt rozwiązać. No to zobaczmy kilka przykładów. Smartfony Huawei zwykle agresywnie czyszczą RAM z wcześniej włączonych aplikacji, przez co nawet pomimo dużej ilości pamięci operacyjnej, z szybkim przełączaniem się pomiędzy wieloma aplikacjami nie będą radziły sobie aż tak dobrze jak część konkurentów, choć różnice nie są ogromne. W zamian za to często cechują się dobrym czasem pracy i są chwalone, że nie mulą, bo taki Facebook nie przeszkadza ciągle systemowi w przejściu do stanu uśpienia. Połączenie ciężkiej nakładki systemowej i zbyt agresywnych limitów może doprowadzić do tak absurdalnych problemów, jak w przypadku pierwszych wersji oprogramowania Samsunga Galaxy S6, w których można było natknąć się na samoczynne wyłączanie się Spotify w czasie odtwarzania muzyki i restarty ekranu domowego. Po prostu systemowy sprzątacz pamięci wchodził do akcji zbyt wcześnie. Na szczęście problem naprawiono. Źle skonfigurowano także w pierwszych wersjach oprogramowania OnePlusa 3. Miał ustalony bardzo niewielki limit liczby aplikacji pracujących w tle, po przekroczeniu którego uruchamiał się sprzątacz. Co z tego, że dostaliśmy 6 GB RAM, skoro nie dało się wykorzystać więcej niż około 4 GB? Podsumowując, duża ilość pamięci nigdy nie zaszkodzi, ale nie dajmy się zwariować informacją o smartfonach z rekordową ilością RAM. Większość z nas nie zauważy nawet różnicy pomiędzy dobrze zoptymalizowanym telefonem z 3 GB, a takim z 6 GB RAM. Głównie dlatego, że mało kto korzysta z kilkunastu aplikacji naraz, albo ciągle przełącza się pomiędzy grami. Współczesny smartfon z 2 czy 3 GB RAM powinien działać dobrze, a jeśli tego nie robi, nie jest to problem związany z ilością pamięci, tylko z nakładką systemową. A 4 GB w większości przypadków powinny wystarczyć absolutnie każdemu.